Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja się nazywam Luiza Wójtowicz-Waga, witam Państwa i wspaniałe moje dwie gościnie na ostatnim już webinarze, który EduNation organizuje we współpracy z fantastycznym wydawnictwem Pearson, którego pozdrawiamy, które to wydawnictwo pozdrawiamy i któremu to wydawnictwu bardzo serdecznie dziękujemy za to, że takie dwie cudne gościnie i prezenterki do nas zaprosił. A kogoż to dzisiaj mamy? Jak trzy razy poprzednio jest z nami Kasia Świeca, która reprezentuje właśnie wydawnictwo Pearson i Kasia będzie dzisiaj znowu nam dzieliła się z nami takim aspektem psychologicznym i jest nasza rewelacyjna Iwona Rosiak, która uzupełnia treści psychologiczne o treści tak jest takiego everyday nauczyciela i klasy i sali. No i jesteśmy w naszym cyklu edukacji inkluzywnej, czyli takiej edukacji, której w tym naszym cyklu pokazujemy, jak prowadzi się zajęcia, aby no każdy w tym zespole czuł się, że to jest jego grupa. I dzisiaj rozmawiamy w temacie siła i moc jest w grupie. Będziemy rozmawiać o budowaniu włączających zespołów klasowych. Rewelacyjny temat, szczególnie bardzo ważny moim zdaniem. My to tak sobie chwileczkę gadałyśmy na tak zwanym backstage'u, o tym jak to jest ważne teraz w tych pierwszych dniach, w pierwszych tygodniach. No i na pewno mnóstwo ciekawych treści przed nami dzisiaj. Także witam Was bardzo, moje drogie Kasiu i Iwono. Cieszę się, że z jednej strony bardzo się cieszę, że znowu jesteśmy razem, z drugiej strony trochę się smucę, że to już jest ostatni raz. Będę musiała coś rozkminić tu z wydawnictwem, jakąś kontynuację. Zobaczymy co nam z tego wyjdzie. No dobrze, widzę, że wszyscy się witają. Mamy już mnóstwo osób oglądających. Wyłączę tutaj prezentację, podłączę i no i jestem i czuwam tutaj nad waszym, nad tym, żeby nad sprawnym przebiegiem. To się chyba tak nie czuwam nad sprawnym przebiegiem. Dziewczyny, także powodzenia i słucham też bardzo, bardzo uważnie, co macie do powiedzenia na temat włączających. To co, może zaczniemy, Iwono, od przywitania się, a potem ja dopiero coś powiem w moim wstępie. Bardzo dobrze. Dobry wieczór wszystkim. Bardzo jest mi miło po raz kolejny spędzić wieczór na webinarium poświęconym edukacji włączającej, edukacji inkluzywnej wspólnie z wydawnictwem Pearson i EduNation. Czwarte, ostatnie już spotkanie, ale myślę, że równie przydatne i równie pomocne jak wszystkie trzy poprzednie, tym bardziej, że dokładnie teraz jesteśmy w naszych szkołach na etapie budowania naszych zespołów klasowych po wakacjach, więc na pewno wszystkim nam się przyda odświeżenie procesu grupowego i każdy coś dla siebie znajdzie z tego naszego dzisiejszego spotkania. To ja też powiem jeszcze raz dobry wieczór. Dziękuję bardzo za miły wstęp, który Luiza nam tutaj dzisiaj zrobiła. Witam Państwa w imieniu wydawnictwa Pearson i EduNation. Jest mi również przykro, że to już ostatni raz, ale mam nadzieję, że będzie możliwość przygotowania jakiegoś kolejnego fajnego projektu i podzielenia się z Państwem tematami, które są ważne albo potrzebne. Tak jak właśnie edukacja włączająca, w którą myślę obie z Iwoną bardzo mocno wierzymy i dlatego dla mnie była to ogromna przyjemność móc uczestniczyć w tym projekcie i przygotowywać różne treści, którymi się z Państwem dzielę. No i myślę, że może już zaczniemy, bo czas płynie. Czas nagli. Może właśnie może nie tyle nagli, co płynie, a biorąc pod uwagę to, że wszyscy jesteśmy po całym dniu pracy, to tak, postaramy się też jakby uszanować to, że Państwo postanowili spędzić z nami dzisiejszy wieczór i posłuchać o tym, czym chcemy się z Państwem podzielić. No to zaczynamy ostatni odcinek, czyli proces grupowy tak naprawdę, bo jesteśmy na początku roku szkolnego i jesteśmy na etapie budowania nowych zespołów klasowych
i chciałybyśmy Państwa zachęcić do tego, żeby budować te zespoły klasowe w duchu nauczania włączającego. W poprzednim odcinku zaczęłyśmy już mówić o fazie orientacji, bo to było w przededniu początku roku szkolnego, o tym, co dzieje się właśnie w fazie orientacji. Ja starałam się też z Iwoną zachęcić Państwa do tego, żeby przede wszystkim zadbać o siebie i tak sobie zaplanować ten rok szkolny, żeby znaleźć w tym roku szkolnym przestrzeń na to, żeby mieć czas na odpoczynek, na regenerację, bo tylko wtedy jesteśmy gotowi na to, żeby robić różne rzeczy, może odmienne od takiego standardowego prowadzenia zajęć. Jesteśmy bardziej uważni na potrzeby swoje i na potrzeby innych i łatwiej nam będzie wtedy budować takie zespoły, w których wszyscy czują się bezpiecznie, czują się akceptowani, angażują się w to, co się dzieje na zajęciach, są chętni do współpracy, potrafią się komunikować. Do tego są potrzebne zasoby, a żeby je mieć, to musimy najpierw o siebie zadbać. Więc też będę dzisiaj o tym Państwu jeszcze przypominać, do tego zachęcać. A dla przypomnienia, w fazie orientacji, czyli na tym pierwszym etapie budowania się zespołu klasowego, i nie ma to znaczenia, czy to jest zespół, który dopiero się poznaje, czyli pierwsza klasa czy czwarta klasa na początku nowego etapu edukacyjnego. Każda klasa po wakacjach zaczyna po raz kolejny fazę orientacji, bo zawsze są jakieś zmiany. Albo ktoś do tej klasy dołącza, albo kogoś w tej klasie brakuje, albo pojawiają się nowi nauczyciele. No i znowu pojawiają się pewne procesy, pewna dynamika rozwijania się relacji pomiędzy uczniami i nauczycielami, ale również pomiędzy nauczycielami w gronie pedagogicznym, więc wszystkich nas ten proces grupowy dotyczy i warto o tym pamiętać. No i w fazie orientacji wszyscy chcemy się pokazać z jak najlepszej strony, no bo się poznajemy, chcemy być zaakceptowani, chcemy, żeby nas polubiono, żeby nas dostrzeżono. Trochę próbujemy też określić jakąś swoją pozycję w tej grupie, ale też przy pomocy nauczyciela, opiekuna, wychowawcy staramy się wyznaczyć w tej grupie pewne cele. Nauczyciel jest tutaj w roli takiego dyrektywnego lidera, on będzie trochę musiał tą grupą pokierować na początku, no bo ona się dopiero formuje. Na pewno podczas zajęć, bez względu na to, czy to jest szkoła państwowa, czy to jest szkoła językowa, omawiamy, co będziemy w ogóle robić na tych zajęciach, czego będziemy się uczyć, jakie mamy cele do zrealizowania, co by nam było potrzebne, jakie mamy oczekiwania. Opiekun, nauczyciel, wychowawca przekazuje też pewne reguły funkcjonowania w grupie, w oparciu o które wspólnie z klasą tworzy kontrakt. I trochę już o tym mówiłyśmy, ale Iwona ma na pewno kilka nowych pomysłów w tym temacie, którymi się pewnie chętnie z Państwem teraz podzieli. Dobrze, już tylko poczekamy sekundkę na drugą część prezentacji. No właśnie, ja sobie zostawiłam tutaj punkt, o którym Kasia wspomniała, cóż to się dzieje z naszymi uczniami w fazie orientacji i moje spostrzeżenia, pomysły, czy też refleksje, co i jak można by było wykorzystać ten etap formowania się grupy, żeby nam było fajnie i ciekawie na zajęciach. Przede wszystkim stawiamy na budowanie poczucia bezpieczeństwa. Dbamy o dobrą atmosferę w naszych grupach i dajemy uczniom czas i przestrzeń na wzajemne poznawanie się, więc na pewno nic odkrywczego nie powiem, mówiąc, że to jest ta faza, w której wykorzystamy wszelkiego rodzaju ćwiczenia na budowanie zespołów. Pomysły na te ćwiczenia były już w trzeciej części naszego spotkania i w drugiej również i w pierwszej, więc bardzo dużo różnych przykładów ćwiczeń się już w naszym cyklu webinariów pojawiło, natomiast każdy z nich umożliwia uczniom poznawanie się. Fajnie, jak wybieramy takie ćwiczenia, w których uczniowie mogą się pokazać właśnie z tej dobrej strony, żeby nam opowiedzieć o sobie, więc ja często wybieram takie tematy przyjemne, w sensie, żeby powiedzieli, co lubią, co ich interesuje, jakie są ich hobby.
I też ciekawostki różnego rodzaju. U mnie w tym roku furorę zrobiło bardzo proste ćwiczenie. Ja o tym ćwiczeniu wspominałam już wcześniej. Ćwiczenie, w którym uczniowie pisali na karteczkach trzy informacje o sobie. To jest szósta klasa szkoły podstawowej. Trzy czy pięć informacji. Trzy było minimum, ale okazało się, że prawie wszyscy z grupy napisali więcej niż trzy informacje, tak się chcieli podzielić informacjami o sobie, nie pisząc, znaczy nie ujawniając swojego imienia w tym opisie. Ja te karteczki zebrałam i teraz na każdej kolejnej lekcji losuję, bo mam te karteczki w szufladzie w biurku i na każdej lekcji losuję trzy takie karteczki, cztery, pięć, w zależności od tego, ile mamy czasu do dyspozycji, i czytam charakterystykę osób, a uczniowie odgadują, o kim to jest. Dziś była kolejna lekcja i pierwsze pytanie na wejście to było, czy będą karteczki. Oczywiście wśród tych uczniów jest też fake student, czyli profil kogoś, kogo nie ma w klasie, już ta karteczka została wylosowana i uczniowie bezbłędnie zidentyfikowali takiego ucznia. Mimo że jest to nowy zespół, znaczy nowy o tyle, że tam są cztery nowe osoby, które do tej klasy dołączyły, a bardzo fajnie się już rozpoznają. No właśnie tutaj też ten czas to jest przestrzeń na stworzenie kontraktu, na wyznaczanie celów, a także moment, kiedy my chcemy i możemy, i to jest nam bardzo potrzebne, rozpoznawać potrzeby i oczekiwania naszych uczniów względem naszych lekcji. Wobec tego też jeden z pomysłów, do którego zainspirował mnie wpis na Facebooku, który się pojawił przed rozpoczęciem roku szkolnego, taki uwrażliwiający nas, nauczycieli, na to, żeby się zastanowić, co uczeń przynosi do szkoły w plecaku, oprócz tego fizycznego plecaka, czyli oprócz tego, co rzeczywiście ma ze sobą na plecach i co taszczy do szkoły. Czyli żeby jakby wydobyć z uczniów, czy doprowadzić do tego, żeby uczniowie się z nami podzielili swoimi radościami, ale i smutkami, swoimi wątpliwościami, swoimi potrzebami. To po pierwsze umożliwi nam poznanie uczniów lepiej, nawet tych, z którymi mieliśmy już do czynienia. Teraz okazuje się, że wśród moich uczniów są tacy, w których życiu, na przykład rodzinnym, zaszły bardzo duże zmiany i może oni zechcą się z nami tym podzielić, że jest im ciężko, że jest im przykro, smutno. I pomyślałam sobie, że można by było faktycznie uczniom wręczyć takie plecaki w formie graficznej, na dwóch stronach kartki nadrukowany symbol plecaczka, i umożliwić im, dać im przestrzeń do tego, żeby te plecaczki wypełnili z jednej strony swoimi pozytywnymi emocjami, radościami, tym, co im towarzyszy, właśnie takiego pozytywnego w przychodzeniu do szkoły, ale żeby mieli też tą drugą stronę, ten drugi plecaczek, do którego mogą spakować te swoje wątpliwości, smutki, obawy. I może zechcą się z nami tym podzielić. Nam, nauczycielom, to na pewno bardzo ułatwi pracę i zrozumienie ucznia, który czasem może przyjdzie niewyspany, czasem przyjdzie zmęczony, czasem będzie siedział na lekcji i patrzył w okno, bo nie będzie się potrafił skupić, bo miał ciężkie popołudnie. Jakby starajmy się być tacy uwrażliwieni i z empatią podchodzić do tego, co obserwujemy wśród naszych uczniów, do tego, co widzimy na ich twarzach, i starajmy się zrozumieć, że nie zawsze to, że oni patrzą w okno, to żeby nam zrobić na złość i nie rozwiązywać ćwiczenia, tylko może rzeczywiście jest za tym jakaś ich wielka obawa, ich wielki smutek. I jeżeli my zbudujemy właśnie w tej
pierwszej fazie taką atmosferę do tego, żeby uczniowie się chcieli z nami podzielić tym, co ze sobą przynoszą do naszej klasy, no to może to nie teraz, może nie w tym tygodniu, może nie w przyszłym, ale ja wiem, że będzie taki moment, kiedy uczeń przyjdzie i powie, jak już się poczuje zaopiekowany i bezpieczny, więc ja właśnie mam takie pomysły na oswojenie trochę tej pierwszej fazy procesu grupowego, czyli tej fazy orientacji i zapoznawania się. I teraz oddaję Kasi głos, żeby nas trochę wprowadziła w kolejną fazę procesu. Tak, to po tej fazie orientacji, którą żeśmy sobie już omówiły, ona jeszcze cały czas trwa i ona też, co ważne, to nie jest tak, że te fazy mają jakiś określony czas trwania, bo to też zależy od grupy. Bardziej myślę, że to zależy od naszej uważności, jakiejś takiej czujności, bo w momencie, kiedy zaczynamy zauważać, że dzieci przestały się tak bardzo pilnować przed tym, żeby zaprezentować się z jak najlepszej strony, dzieci, nasi uczniowie, dorośli, bo to wszyscy, kiedy zaczynamy być bardziej sobą, bo już nie ma takiej obawy przed oceną, bo już wiemy, że w klasie może być w miarę bezpiecznie, że już się trochę pośmialiśmy, trochę się już poznaliśmy, no to pojawia się faza różnicowania, czyli zaczynamy trochę testować reguły, które zostały ustalone, pewne zasady, sprawdzamy na ile to, na co się umówiliśmy z nauczycielami, rzeczywiście jest przestrzegane, a na ile można te granice przekraczać. Pojawiają się podgrupy, budują się pierwsze relacje koleżeńskie i to jest też ten moment, kiedy mogą się pojawić antagonizmy wewnątrzgrupowe, mogą się pojawić pierwsze konflikty, mogą się pojawić nieumiejętne sposoby komunikowania się. I tutaj po naszej stronie jest właśnie taka duża odpowiedzialność, żeby w momencie, kiedy zauważamy takie nieumiejętne komunikowanie się, czy też trudność w komunikowaniu się w taki sposób, żeby to nie było raniące, żeby to nie było oceniające w stosunku do innych uczniów, to naszym zadaniem jest modelować prawidłową komunikację, czyli my też jesteśmy takim modelem dla naszych uczniów, komunikując się z nimi, jak można to robić w taki sposób, żeby to odbywało się z szacunkiem, z taką uważnością na tego młodszego uczestnika komunikacji, że możemy być partnerem w komunikacji, nawet jeżeli dzieli nas duża różnica wieku i to wcale nie obniża naszego autorytetu, wręcz przeciwnie, dzięki temu budujemy autorytet i możemy pokazać naszym uczniom, że być może trafili na pierwszą w swoim życiu osobę dorosłą, która potrafi, mimo tego, że mają 7 lat albo 10 albo 12, traktować ich poważnie i rozumieć, starać się zrozumieć ich potrzeby, ich perspektywę na życie, ich obserwacje, ich problemy, nie bagatelizować tego, próbować się temu przyglądać wspólnie. No po naszej stronie jest też taka potrzeba, czy też konieczność pokazania, jak można konstruktywnie rozwiązywać konflikty, czyli jeżeli pojawiają się jakieś konflikty w klasie, to zapraszamy klasę, zapraszamy grupę do tego, żeby o tym porozmawiać, że zachęcamy dzieci do tego, żeby one podzieliły się swoimi pomysłami na to, jak można by to zrobić inaczej, w jaki sposób można by to rozwiązać. Oczywiście odwołując się też do tych wspólnie ustalonych reguł. To może być też taki moment w budowaniu się zespołu, kiedy być może trzeba będzie dodać pewne reguły do naszego kontraktu klasowego albo zmodyfikować pewne reguły naszego kontraktu klasowego, no bo grupa zaczyna się rozwijać, robi się coraz odważniej, dzieci się ujawniają ze swoją taką naturalnym sposobem funkcjonowania, co może być czasami zaskakujące, ale jeżeli pokażemy im, że jest przestrzeń do tego właśnie, żeby o tym rozmawiać, żeby te rzeczy nazywać, żeby przypominać o zasadach, to one dzięki temu będą się uczyły właśnie w taki konstruktywny sposób wychodzić z trudnych sytuacji i to też może być dla nich bardzo takie rozwijające nowe doświadczenie. A jeszcze wracając do tego plecaka, o którym powiedziała Iwona, to może też tak być, bo czasami mamy w głowie takie automatyzmy związane z opisywaniem zachowań dzieci, bo pierwsza myśl, która przychodzi nam do głowy, czasem nie ma właśnie przestrzeni na to, żeby się zastanowić, czy to rzeczywiście jest właściwa interpretacja, czy może są jakieś inne powody. Uczeń, który patrzy w okno, to uczeń, który nie słucha, może się nudzi, tak?
A być może właśnie on wcale się nie nudzi, tylko po prostu jest mu trudno. Albo być może on ma właśnie taki sposób uczenia się, że on nie musi koniecznie cały czas patrzeć w tablicę, tylko słucha, a i tak zapamiętuje. Jak go zapytamy, to będzie wiedział, o co chodzi, mimo że nam się wydaje, że on w tych zajęciach nie uczestniczy w pełni. Dlatego tak bardzo zachęcam Państwa do tej uważności też na siebie, żeby się nie przeciążać, żeby się nie przemęczać przy wykonywaniu tego trudnego i bardzo wymagającego dla nas zawodu, który powoduje, że jak nie dbamy o siebie, no to potem brakuje nam właśnie tej cierpliwości, tej szerszej perspektywy, no bo mózg się broni, tak, przed wysiłkiem, więc podpowiada nam pierwsze rozwiązanie, za którym często idziemy, jakby już nie rozciągając tego, nie rozszerzając tej perspektywy na to, że być może są jeszcze jakieś inne interpretacje, a jeśli mamy na to przestrzeń i pokazujemy też tę przestrzeń dzieciom, pokazujemy, że to, co się dzieje, możemy zobaczyć z jednej strony albo z drugiej strony, możemy to w taki sposób załatwić albo w inny sposób załatwić, to dzięki temu one też się rozwijają i modelujemy ich zachowanie. I tak, żeby Państwa w takim pozytywnym nastawieniu zostawić, to chciałam zapytać, bo trochę o tym mówiłam też poprzednio, o Action for Happiness, jeszcze o tym dzisiaj wspomnę na zakończenie, ale czy Państwo mogą na czacie napisać, jeśli ktoś chciałby się z nami podzielić, jakąś jedną pozytywną rzecz, która wydarzyła się dzisiaj albo w zeszłym tygodniu w Państwa pracy, w kontekście grup czy klas, z którymi Państwo współpracują? Poczekamy jeszcze moment. Bo trudno mi uwierzyć w to, że się nic pozytywnego nie wydarzyło. U mnie dziś na pierwszej lekcji uczennica klasy ósmej popełniła cudowny błąd, rozwiązując zadanie. Zrobiła zdanie kompletnie nie pod instrukcję, którą chwilę wcześniej przeczytaliśmy i sobie rozłożyliśmy długą instrukcję na czynniki pierwsze. Pierwsze to, co zrobiła, to zdanie zupełnie źle, ale tak cudownie, fajnie zareagowała na to z taką powściągliwością, a jednocześnie pozwoliła nam się na tym błędzie nauczyć wszystkim, jak czytać prawidłowo instrukcje w arkuszach egzaminacyjnych, że to było naprawdę bardzo urocze i fajne. To tak z mojego dzisiejszego dnia. To ja się może też podzielę. O, tutaj baby. Uczniowie śmiało opisywali swoje cechy charakteru. Mieli najpierw narysować zwierzę, a potem napisać trzy cechy, które łączą je z tym zwierzęciem. Bardzo fajne ćwiczenie. Myślę, że było dużo, dużo zabawy. Uczennice wykazały się pracą w trakcie wakacji, co było zaskoczeniem dla Państwa i pewnie dla nich samych. I to jest uczeń z autyzmem, ucieszył się, że widzi swoją grupę. No właśnie, to są takie drobiazgi, takie drobne rzeczy, które budują coś, co nazywam pozytywnym podejściem do pracy, do życia, do naszych uczniów, a to nam jest bardzo potrzebne, bo to trudny kawałek chleba jest. To teraz oddam głos Iwonie. Co możemy zrobić w fazie oporu i różnicowania się grupy na zajęciach? No właśnie, ponieważ to jest ten moment, kiedy uczniowie zaczynają pokazywać swoje prawdziwe oblicze, już nie są tacy bardzo powściągliwi jak w tej pierwszej fazie, ale oczywiście to się dzieje w różnym czasie dla każdego, to przejście z jednego etapu tworzenia się grupy na drugi, to w dalszym ciągu ja tym uczniom daję czas i przestrzeń i jakby wyczekuję ten moment, kiedy oni się poczują na tyle bezpiecznie i dobrze, żeby brać udział w zajęciach, żeby brać udział w ćwiczeniach, żeby się wypowiedzieć bez obawy na forum klasy czy grupy. Więc w dalszym ciągu jakby nie naciskam, nie wymuszam na uczniach tego, że oni już teraz muszą się wykazywać.
Zwracam bardzo uwagę na sposób udzielania informacji zwrotnych na temat wykonywanych zadań, na temat wykonywanych ćwiczeń. I ponieważ tutaj jeszcze w tej fazie jest taka obawa przed oceną tego, co robię i mówię, tak? To troszeczkę właśnie próbuję te oceny minimalizować, ale za to podpowiadać, dawać wskazówki, wykorzystywać pomoc koleżeńską i wspierać właśnie uczniów poprzez wykorzystywanie innych uczniów, bo bardzo są chętni do tego, żeby sobie pomagać, ale także jest to taki dobry moment dla mnie na oswajanie błędów, czyli na pokazywanie uczniom, że to, że oni robią błędy, to jest naturalny proces uczenia się i to im trzeba ciągle powtarzać, bo to jeszcze nie jest normalne i naturalne w naszej szkole, że te błędy można robić na lekcji, nawet trzeba je robić na lekcji i one są fajne i trzeba je robić, żeby się nauczyć, żeby zapamiętać. Na szczęście moi uczniowie już wiedzą, że mogą na lekcjach języka angielskiego błędy popełniać i że nic ich za to złego nie spotka. Natomiast ci, z którymi dopiero zaczynam lekcje, to ja na oswojenie z tymi błędami to mam taką gumkę do ścierania takiej wielkości. Tu jest napis Never Mind. Ona robi wielkie wrażenie. Kiedyś była taka gumka w jakimś sklepie sprzedawana i było napisane for big mistakes, ale mi się ten napis bardzo nie podobał, bo właśnie to big mistakes to fajnie jak są, bo one są punktem wyjścia do pracy. Natomiast ten napis mi się bardzo podoba, never mind. I ja taki punkt widzenia i taki sposób pracy z uczniami przyjmuję. Nieważne, że popełniasz błąd, ważne, żebyś się nauczył i wiedział, jak ten błąd poprawić i jak zrobić prawidłowo. Więc dla mnie ten moment to już jest ten moment, kiedy mimo, że jeszcze ta grupa taka jest nieustalona do końca, to ja już zaczynam te błędy oswajać. Natomiast co jeszcze ważnego? Na pewno konsekwencja w działaniu. To, o czym Kasia powiedziała, to testowanie ustalonych reguł i zasad następuje na tym etapie. Uczniowie sprawdzają, na ile to, co z nimi ustaliliśmy, będzie funkcjonowało. Może się już zapomniało, może się już z czegoś zrezygnowało, więc dopiero na tym etapie tak naprawdę przydaje nam się kontrakt klasowy. On wcale nam się nie przydaje na pierwszej, drugiej czy trzeciej lekcji, no chyba, że już wtedy grupa wchodzi w fazę oporu, bo tak jak mówiłyśmy, to nie ma określonej długości. Natomiast zdecydowanie ten kontrakt i ustalenie zasad współpracy przydaje się na tym etapie, bo to jest takie coś, do czego możemy się odwołać. Czyli nie ma dyskusji, jakby myśmy to ustalili, tak działamy według takich zasad, to przyjęliśmy wszyscy i się na to zgodziliśmy. W związku z tym jesteśmy konsekwentni i razem z tym kontraktem pracujemy, więc tu dopiero to nasze taka stanowczość i konsekwencja się przydadzą. Również napisałam tutaj sobie taki punkcik, żeby nie zapomnieć o tym wspomnieć, nauka prowadzenia rozmowy, właśnie tej właściwej komunikacji, komunikacji bez przemocy, opartej na szacunku, poszanowaniu drugiej osoby, z którą rozmawiamy, właśnie bez względu na wiek i bez względu na to, czy jesteśmy wściekli na tę osobę, do której mówimy, to wtedy trzeba dać przestrzeń, żeby się emocje wyciszyły, ale rozmawiajmy. To jest jakby podstawa rozwiązywania wszelkich konfliktów w grupie, szczególnie na tym etapie, kiedy te antagonizmy się zaczynają wewnątrz grupy tworzyć.
bardzo, no i właśnie sposoby rozwiązywania konfliktów, też fajnie sobie przetestować i ustalić z grupą. Ja tutaj polecam bardzo lekturę materiałów dotyczących pozytywnej dyscypliny, tam są bardzo pozytywna dyscyplina w klasie, jest taka, taki podręcznik nawet powiedziałabym, taka książka fajna i tam są różne ciekawe sposoby podane na to, jak można z grupą popracować właśnie w takim nurcie, żeby nauczyć tę grupę rozwiązywania konfliktów i szukania wspólnych rozwiązań. I to bardzo jest ważne, tylko to zajmuje czas. Trzeba testować, sprawdzać różne sposoby, ale jeden z takich sposobów, które ja często wykorzystuję z uczniami, to taki, że ja nie rozwiązuję ich konfliktów. Ja jestem tylko osobą, która jakby im współtowarzyszy w tym rozwiązywaniu, tak? Pokazuje i podpowiada sposób, a to oni mają sami wpaść na pomysł, jak wypracować pomysł, jak wybrnąć z trudnej sytuacji. Czasem wystarczy 2 minuty, czasem trzeba rozmawiać 20 minut, ale takie właśnie trochę wykorzystanie potencjału uczniów, którzy oni mają, oni wiedzą, że się źle zachowali, wiedzą bardzo często, jak naprawić to swoje błędne zachowanie, więc ja im na to pozwalam, żeby oni sami wypracowali sposób i sami też często mi mówią, jaka powinna być konsekwencja danego zachowania. To tak z wychowawczej trochę części przemieszanej z tą pracą w klasie, ale wracając do lekcji, to tutaj też ważne, żeby organizować pracę w zmieniających się grupach i parach, ponieważ tutaj już jest ten moment powstawania podgrup, to uczniowie nasi, jeśli powiemy, że teraz możecie popracować w parach albo grupach, to oni będą ciągle w tych samych parach albo grupach, bo tak pewnie siedzą blisko siebie i w ogóle. No to tutaj jest fajny moment do tego, żeby jednak samemu trochę narzucić ten sposób pracy w parach bądź w grupach. Są fajne narzędzia, które można wykorzystać właśnie w takim randomowym, nawet takie online'owe. Teraz Classroom Screen na przykład ma taką opcję, wprowadza się listę imion i ten program nam sam tworzy randomowe grupy. I wtedy nie ma, że pani wybrała, że ten z tym, a ten z tym. Czasem pewnie popadnie, że będą się cieszyć z takiego doboru grupy, ale czasem będą zaskoczeni. Niemniej jednak takie działanie też umożliwia uczniom w dalszym ciągu poznawanie się. Fajnie też uczniom w tym obszarze, w tym czasie pokazywać takie wzorce zachowań i do nich się odnosić. Ja na przykład z takich ćwiczeń typowo w klasie na języku angielskim, przypominając sobie słownictwo z działu tematycznego człowiek z klasami ósmymi, a wprowadzając to słownictwo w klasie siódmej, robiliśmy profil dobrego kolegi z klasy. A great classmate, a good classmate. I uczniowie pracowali w grupach, każda grupa miała jeden obszar wypracować. Jedna grupa miała się zastanowić, jaki ten przyjaciel, ten kolega z klasy, nawet właśnie nie przyjaciel, tylko kolega z klasy, jaki powinien być. Druga grupa pracowała nad tym, jaki on nie powinien być. Trzecia grupa pracowała nad tym, co on powinien mówić, jak się do nas zwracać, podając konkretne przykłady wypowiedzi. A czwarta grupa pracowała nad tym, co taki dobry kolega z klasy robi, bądź czego nie robi. I akurat wypadła ta lekcja w klasie siódmej, w której już na początku roku szkolnego pojawiły się jakieś problemy z odrzuceniem koleżanki w grupie, tak, z wyśmiewaniem się z koleżanki. I ta lekcja, myślę, że dała tym uczniom do myślenia tak wychowawczo, poza tym, że bardzo dużo językowo się na niej wydarzyło. Więc takie przykłady dobrych zachowań
modelowych zachowań, też fajnie uczniom pokazywać, przemycać w naszych codziennych właśnie lekcjach i podczas ćwiczeń językowych. I oczywiście praca na pozytywach, to znaczy wszystko, co robimy, to powinno odbywać się z szacunkiem, z empatią i właśnie z umiejętnością prowadzenia rozmowy, z właściwym komunikowaniem się. Ja ostatnio czytam po raz kolejny już książkę Uczyć się z pasją i tam jest jedno słowo kluczowe, które w tej książce jest kluczem do wszystkiego, co się dalej w klasie dzieje, to jest słowo szacunek. I dokładnie ja myślę, że to jest to słowo, które na każdym etapie tworzenia grupy i pracy z grupą się bardzo przydaje i bardzo dobrze robi naszym uczniom i nam w codziennej naszej pracy. I przechodzimy do kolejnej fazy. Tak, teraz przechodzimy już do fazy, która pozwala nam właściwie odetchnąć, czyli jak już przejdziemy te dwie fazy, w których potrzebna jest duża uważność z naszej strony, właśnie modelowanie, uczestniczenie w takim budowaniu się tego zespołu, pokazywanie, jak można rozwiązywać konflikty, to wchodzimy z naszymi grupami w fazę współpracy, co oznacza, że uczniowie mają już taki poziom poczucia bezpieczeństwa i wiedzą, że mogą być sobą, dlatego że widzą już, że można być zaakceptowanym, że nie trzeba jakby zabiegać o sympatię, że nie trzeba się jakoś specjalnie starać, tylko potrafimy docenić to, że jesteśmy różni, że każdy z nas wnosi coś do tej grupy i powoduje, jest ważny i powoduje, że ta grupa jest właśnie ciekawa, jest różnorodna. To też sprawia, że uczniowie chętnie ze sobą współpracują. Nie potrzebują już takiej dyrektywności ze strony nauczyciela, mało tego, nawet badania pokazują, że dzieci się chętnie angażują, bo widzą wartość i taką korzyść z angażowania się w to, żeby klasa dobrze funkcjonowała, bo wtedy wszyscy się w niej dobrze czują. Mają też taką chęć do tego, żeby się dzielić pomysłami i obserwacjami, no bo nie obawiają się tego, że zostaną ocenieni albo wyśmiani, albo że ktoś stwierdzi, że ich pomysły są gorsze niż pomysły kogoś innego, bo uczymy ich też poprzez edukację włączającą tolerancji i otwartości na to, że możemy mieć różne pomysły, różne perspektywy na jedną sprawę, ale to nie oznacza, że jedna jest lepsza, a druga jest gorsza, tylko po prostu są różne, tak jak my jesteśmy różni, a wspólnie możemy zdecydować demokratycznie o tym, co nam się podoba najbardziej i za czym chcemy pójść, tak? I dzięki temu uczymy się właśnie też podejmowania decyzji. A to też ważny moment i element taki edukacyjny w perspektywie jakby dalszego funkcjonowania naszych uczniów, którzy kiedyś wychodzą w świat i muszą po prostu umieć też współpracować z ludźmi. Także dużo jest inicjatywy po stronie uczniów, oni czują też w sobie więcej odpowiedzialności za to, co się w klasie dzieje. Często różne takie sprawy, w które kiedyś trzeba było zaangażować nauczyciela na początku, to oni sobie załatwiają już między sobą i ewentualnie informują o tym, jak sprawa została załatwiona wychowawcy czy nauczyciela przedmiotu, więc my możemy się teraz zająć czymś, co jest bardzo przyjemne, mianowicie możemy rozwijać autonomię uczniów, czyli przygotowywać ich jeszcze do dalszej samodzielności, promować współpracę, ograniczyć rywalizację, o rywalizacji powiem za chwilę troszkę więcej, natomiast nie chodzi o to, żeby tą rywalizację całkowicie wyeliminować, bo ona nam jest potrzebna, tylko chodzi o to, żeby ona miała taki aspekt pozytywny. Uczymy właśnie elementów podejmowania tak demokratycznych decyzji, czyli najpierw każdy może się wypowiedzieć, ale potem decydujemy, za czym jest większość. I dalej rozwijamy taką umiejętność udzielania informacji zwrotnej naszych uczniów, żeby ona była zrównoważona, żeby oni potrafili mówić zarówno o pozytywnych rzeczach, jak i o takich rzeczach, które warto byłoby zmienić, ale żeby nie piętnować tych rzeczy, które są do zmiany, żeby ich nie krytykować, tylko po prostu, że to jest jakiś obszar do rozwoju, tak? Że to jest coś, co można by zmienić, nad czym można by się zastanowić. A teraz jakby mówiąc o rywalizacji i o pozytywnej rywalizacji, rywalizacja tak naprawdę jest nam potrzebna, tylko żyjemy w dobie dość dużego indywidualizmu w tej chwili, w związku z czym i rodzice, i dzieci są trochę skupione na tym, że każdy chciałby być najlepszy, chciałby się wyróżniać, chciałby osiągać super wyniki,
No i też często już na etapie nawet przedszkola rodzice wprowadzają taki element rywalizacji pod tytułem porównywania się dzieci. One jeszcze wtedy nie myślą o tym, że to porównywanie może być dla nich trudne, może być jakoś krzywdzące, oceniające, no ale to się pojawia i potem jeżeli to ten proces się rozwija, to dochodzi do takiego momentu, że jakby każdy chce być najlepszy, natomiast porażka oznacza dramat. A w sytuacji, kiedy mówimy o pozytywnej rywalizacji, to mówimy o takiej rywalizacji, która motywuje nas do tego, żeby być lepszą wersją samego siebie, czyli rywalizujemy trochę ze sobą, bo to nas będzie napędzało do działania, to będzie powodowało, że będziemy chcieli zrobić trochę więcej, nauczyć się czegoś więcej, będziemy widzieli, że to, że się sami motywujemy, to nas przybliża też do jakiegoś celu, który sobie wyznaczyliśmy albo który wyznacza osoba prowadząca zajęcia. Pozwala nam to też jakby działać w swoim tempie i w jakimś takim zgodzie ze sobą, czyli nie ma stresu i napięcia związanego z jakimś działaniem na czas albo z tym, że ktoś potrafi zrobić coś szybciej, bo po prostu jest w czymś sprawniejszy, a ja w związku z tym już nie mam szans, więc mnie to w ogóle zniechęca do tego, żeby brać jakikolwiek udział w, nie wiem, ćwiczeniach czy jakichś quizach. Mało tego, jak rywalizujemy sami ze sobą, to też uczymy się kreatywności, bo próbujemy znaleźć najlepszy, najszybszy sposób na to, żeby się czegoś nauczyć albo sobie coś lepiej przypomnieć, a jednocześnie uczy nas to wytrwałości w dążeniu do celów, a to jest też niezwykle istotne, ponieważ myślę, że wszyscy wiemy o tym, że żyjemy w czasach natychmiastowej gratyfikacji, wszystko dzieje się na klik. I jak się nie dzieje na klik i nie dostajemy informacji po 3-4 sekundach, to, no to nie ma już zabawy, tak? A przecież w życiu nie zawsze jest tak, że od razu dostajemy tą informację zwrotną, jak jest. I czasami ten cel, który sobie wyznaczamy, jest gdzieś za chwilę, tak? I potrzebna jest pewna wytrwałość, potrzebne jest takie przekonanie, że to jest coś, co ja chcę zrobić, że chcę zobaczyć, jak będzie. To jest jedna opcja pozytywnej rywalizacji, a druga to jest taka, że rywalizujemy, grupa rywalizuje też sama ze sobą, bo to nie musi być indywidualne, może to być ćwiczenie w grupie, typu, nie wiem, macie 3 podejścia do wymyślenia słówek na dany temat, tak? I sprawdzamy w pierwszym podejściu, ile nam się udało wymyślić grupowo, ile w drugim i czy się udało więcej na przykład w tym samym czasie, i w trzecim podejściu, czy nam się udało zrobić jeszcze więcej. Albo możemy rywalizować z nauczycielem, grupa przeciwko nauczycielowi, no bo nam jako dorosłym będzie łatwiej znieść porażkę, jeśli grupa z nami wygra. Ja to nawet się cieszę, jak grupa ze mną wygrywa, bo to oznacza, że nauczyli się i uczeń dogania mistrza. A co ty masz, Iwona, do powiedzenia na temat pozytywnej rywalizacji i w ogóle tego etapu? No właśnie, ja na temat w rywalizacji z nauczycielem, to czasem bawię się z klasą w ten sposób, że jak rozwiązują Kahoota albo quizzes i rozwiązują quizy, dają sobie tam różne dziwne niki, jest grup kilka, więc oni tak się nie rozglądają po klasie, kto ma który nick i ile jest telefonów, to ja też dołączam za swojego monitora, ale nie mówiąc nikomu o tym, że dołączam i gram razem z nimi i bardzo często wygrywają rzeczywiście uczniowie, dlatego że są po prostu szybsi w reakcjach i zanim ja przeczytam 4 opcje na Kahoocie i kliknę którąś, to oni już są dużo do przodu, jeśli chodzi o czas reakcji. Także potem jest wielkie zaskoczenie, że tym tajemniczym graczem była pani i im się udało wygrać, więc rzeczywiście to jest bardzo fajny element pracy takiej pozytywnej rywalizacji właśnie, nie przeciwko sobie, tylko wspólnie, razem, żeby coś osiągnąć. No właśnie, tutaj fajnie jest na tym etapie, tak jak Kasiu powiedziałaś, to już jest ten moment na oddech dla nauczyciela, więc tu można oddać stery uczniom i czasem pozwolić im się wykazać, a samemu tak trochę się wycofać i popatrzeć, jak oni pracują. Dobrze tutaj wtedy pracuje się na projektach, fajnie się pracuje
w grupach. Dobrze wtedy uczyć uczniów prezentować rezultaty pracy i wyniki swoich prac, bo uczniowie mają już to poczucie bezpieczeństwa, mogą być sobą przed resztą grupy. Dzięki temu nawet kiedy prezentują wyniki swoich prac, kiedy prezentują coś na forum, to nie muszą tego robić w obawie, że będą skrytykowani. To jest właśnie ten fajny moment do udzielania uczenia uczniów, udzielania informacji zwrotnej, dostrzegania pozytywów, ale też niedociągnięć pracy kolegów czy koleżanek i jak im to zakomunikować, żeby to było konstruktywne i żeby uczniowie potrafili wyciągnąć z takiej wskazówki wniosek i jeszcze wiedzieli, co mogą poprawić, żeby było lepiej, więc to jest ta właśnie przestrzeń, ten moment naszej pracy na lekcji, że możemy sobie takie różne sposoby pracy wdrażać. Tutaj też fajnie się będą sprawdzać zadania pozwalające na wyrażanie własnego zdania, bo tutaj już jest przestrzeń na to, żeby każdy mógł zabrać głos i powiedzieć, zaprezentować swój punkt widzenia, bez obawy, że ktoś go skrytykuje, a nawet jeżeli ktoś ma inne zdanie, to można się wymienić opiniami i to też będzie wtedy fajne, więc tutaj dobrze się sprawdzą różnego rodzaju ćwiczenia, w których dyskusja będzie miała miejsce i właśnie generowanie różnego rodzaju rozwiązań, różne zadania problematyczne tutaj fajnie też się sprawdzą. Tak jak Kasia powiedziała, współpraca, a nie rywalizacja, jako ten motyw przewodni pracy w tej fazie współpracy, docenianie wysiłku i zaangażowania uczniów, a nie tylko nagradzanie efektu ich pracy, to też dosyć istotne. No i cały czas utwierdzanie uczniów w tym przekonaniu, że błędy są potrzebne w procesie edukacji i to nie jest, jakby błąd nie przekreśla rezultatów naszej pracy, nie przekreśla tego efektu końcowego, jest po prostu elementem, który trzeba naprawić i fajnie wiedzieć jest, jak ten błąd naprawić, a nie tylko rozpaczać, że się popełniło błąd, bo tak jak Kasia wspomniała chwilę wcześniej, uczniowie często w obecnych czasach dzieci ogólnie są wychowywane w tym duchu bycia najlepszymi i tutaj z dziewczynami przed tym naszym spotkaniem webinaryjnym dzieliłam się właśnie takim doświadczeniem w czwartej klasie z ubiegłego tygodnia, gdzie się łzy lały po prostu przez pół lekcji i te łzy były związane z tym, że dziewczynka popełniła błąd w karcie pracy i przyszła do mnie, podeszła do biurka, sprawdzałam jej tę pracę indywidualnie, nikt oprócz niej nie wiedział, że ona błąd popełniła, ja zresztą nawet nie nazwałam tego błędu błędem, tylko zaproponowałam, żeby nad tym zdaniem się zastanowiła, spojrzała wyżej, bo tam była podpowiedź, jak może to zdanie zrobić poprawnie. Nic do niej nie przemawiało, poza tym, że ona już po prostu się zafiksowała na tym, że ona zrobiła błąd, a ona przecież nie popełnia błędów. Więc w tej klasie na pewno będę miała dużo pracy do wykonania w kontekście utwierdzenia uczniów w przekonaniu, że te błędy są potrzebne i trzeba je popełniać i nic się złego z ich powodu nie wydarzy. A wracając do ćwiczeń takich, które możemy naszym uczniom zaproponować, właśnie na to pokazywanie siebie, prezentowanie siebie czy też grupy, to tutaj możemy wykorzystywać wszelkiego rodzaju multimedia. Uczniowie już są na tyle odważni,
że nie będą mieli oporów przed przygotowaniem na przykład wypowiedzi ustnej w formie filmiku wideo i nagrania na przykład krótkiego fragmentu o tym, co lubią robić w wolnym czasie. Taki w ubiegłym roku na przykład był banalny, wydawałoby się bardzo prosty temat dla ósmoklasistów, żeby nagrać krótkie wideo, najpierw oglądali takie wideo przygotowane, gotowe, a potem poprosiłam, żeby oni dokładnie to samo zrobili. I okazało się, że mimo że znali się wszyscy świetnie, to był duży opór przed nagrywaniem się i potem wyświetlaniem tego w klasie. Nie było to takie oczywiste, że a czy tylko pani będzie to oglądać, no bo jak tylko pani, to ona nagra, ale jak ktoś jeszcze będzie oglądał, to już może nie. Więc właśnie na przełamywanie wychodzenie ucznia ze strefy komfortu, może warto czasem zadać im takie ćwiczenie, zamiast pytać w klasie i po prostu, żeby uczniowie odpowiedzieli na zadane pytanie, to może poprośmy ich, żeby zaprezentowali to w jakiejś innej formie. Jedna z dziewczynek była bardzo pomysłowa, bardzo fajnie też zrobiła filmik, w ogóle się na nim nie pokazując, ale zrobiła świetny filmik o tym, co lubi robić w wolnym czasie. Też można, to był jej pomysł na zaprezentowanie siebie. Opowiedziała, narysowała, bo świetnie rysuje, więc narysowała wszystko. Było też super przyjrzeć się temu, w jaki ona sposób w ogóle wykonała to ćwiczenie. Tak samo można nagrywać wypowiedzi ustne. Jeżeli mamy ucznia, to też właśnie w nurcie edukacji włączającej to bardzo fajne ćwiczenia, bo tutaj uczeń może zrobić wszystko we własnym tempie, w zaciszu swojego pokoju, jeżeli ma taką potrzebę, tak? Bez tej presji czasu, nagrywanie wypowiedzi. Jeżeli uczeń nie chce się wypowiadać na forum klasy, ma opór, jest przerażony, to nic nam nie da wymuszanie na nim takich wypowiedzi. To wtedy poprośmy go, żeby nagrał taką wypowiedź i umieścił ją tam, gdzie się z uczniami umówimy. Ja na przykład od momentu edukacji zdalnej w dalszym ciągu ze swoimi klasami wykorzystuję Classroom do właśnie gromadzenia takich materiałów w formie zapisanych w formie elektronicznej. I często wykorzystuję tego typu ćwiczenia, żeby popracować z uczniami w trochę inny sposób niż zwykle na lekcji. No i to prezentowanie wyników prac na forum klasy, też czasami przełamywanie barier, wychodzenie ze strefy komfortu, ale ponieważ jesteśmy w tej fazie współpracy, to wiemy, że to się dzieje w bezpiecznej atmosferze i możemy taki typ ćwiczeń tutaj spokojnie przeprowadzać. I ta trzecia część, pozytywna rywalizacja, czyli liczy się postęp, a nie perfekcja, do tego dążymy, więc nie chcemy być najlepsi, nie chcemy doprowadzać do tego, żeby uczniowie się ze sobą porównywali, kto jest lepszy, tylko właśnie dawajmy im zadania z możliwością ponownego wykonania. Dużo jest teraz różnych platform i miejsc, gdzie te zadania interaktywne się pojawiają. Edesk i całe oprogramowanie do podręczników Pearson daje właśnie taką możliwość wykonywania ćwiczeń wielokrotnie, właśnie tego współzawodnictwa, ale z samym sobą, tak, i doskonalenia swoich umiejętności. To jest dużo lepsze niż taka rywalizacja w klasie i udowadnianie, kto to zrobił najszybciej czy najlepiej, tak? O quizach i grach w teamach kontra nauczyciel było interaktywne zadania rozwiązywane w klasie, w grupach lub parach, a w domu ponownie indywidualnie. Ja to często robię na przykład z Kahootem albo Quizzes, kiedy właśnie dokładnie to robimy, co jest napisane. W klasie gramy w grupie, ale w domu udostępniam uczniom ponownie link do danego quizu i proszę, żeby wykonali w ramach utrwalenia ten quiz raz jeszcze, ale już każdy sam. I mogą sobie porównać, widzą statystyki i mogą sobie w raporcie porównać, czy byli lepsi, mieli lepszy wynik niż pracując w grupie, czy też w parze, czy tym razem właśnie znowu wygrali z samymi sobą, tak?
No i jeśli chodzi o wytrwałość, o której też Kasia mówiła, myślę, że nauka języka obcego to głównie polega na byciu systematycznym i wytrwałym, bo inaczej byśmy się niewiele nauczyli, gdybyśmy się szybko poddawali, więc dawajmy też uczniom takie zadania, które będą ich uczyć systematyczności i wytrwałości. I mogą to być na przykład różnego rodzaju wyzwania, czyli challenge, tak? Zrób jedno zadanie każdego dnia. I też wtedy fajnie się sprawdzi taka platforma, gdzie uczniowie mogą wykonywać ćwiczenia, a my będziemy widzieć, że oni te ćwiczenia wykonują. Albo w jakiś dowolnie inny sposób, gdzie będą pokazywać, że oni się tymi zadaniami zajmują. Ale właśnie chodzi o to, ja zawsze proszę uczniów o to, żeby wykonywali ćwiczenia właśnie systematycznie, jednodziennie, a nie siadali raz w tygodniu i rozwiązali się. Właśnie zachęcam ich do tego, żeby byli systematyczni i wytrwali, i to ich uczy bardzo dobrych cech, nie tylko przydaje się językowo, ale bardzo dobrych cech uczy też na przyszłość. I teraz, Kasiu, chyba słowo wprowadzenia na temat próżniactwa społecznego by się przydało. Tak, a jeszcze zanim powiem o próżniactwie społecznym, to chciałabym nawiązać do tego bardzo ważnego tematu, o którym mówiła Iwona, o tych błędach, o tej przestrzeni do popełniania błędów, o tym, że popełnianie błędów uczy nas, że to jest edukacyjne, że dzięki temu zapamiętujemy lepiej, że to nie jest coś, co powinno być piętnowane, tylko powinno być po prostu analizowane, powinno być jakimś punktem wyjścia do dyskusji, do zastanowienia się. A dlaczego? Dlatego, że w grupach funkcjonuje też takie zjawisko jak facylitacja społeczna. Termin jest jakby nieistotny, bo to nie chodzi o to, żeby Państwo zapamiętali termin, tylko chodzi jakby o mechanizm, że w sytuacji, kiedy pracujemy w grupie i jesteśmy obserwowani, to dużo chętniej wykonujemy zadania proste lub dobrze znane, ponieważ wiemy, że wtedy prawdopodobieństwo błędu albo niepowodzenia jest niewielkie. No ale my nie chcemy, żeby nasi uczniowie wykonywali tylko zadania proste i dobrze znane, no bo tutaj nie ma przestrzeni na rozwój. Więc jeśli chcemy, żeby podeszli do zadań trudniejszych albo nowych w klasie, byli chętni do tego, żeby się zgłaszać, żeby właśnie podejmować wyzwania pod tytułem, żeby się sprawdzić bez obawy przed tym, że jeśli popełnię błąd, to to będzie jakiś rodzaj klęski czy porażki, no to warto o tych błędach mówić na bieżąco, warto im mówić o tym, że to jest ok, że dzięki temu się uczymy. My często sami popełniamy błędy, ja czasami jakieś spellingowe błędy popełniam, pisząc coś na tablicy, pracując z uczniami, albo się przejęzyczę i też zwracam na to uwagę po to, żeby im po prostu pokazać, że każdy z nas popełnia błędy, że nikt nie jest wolny od popełniania błędów i że to jest po prostu część naszej naszego ludzkiego funkcjonowania. I jeśli oswoimy ten temat, to nasi uczniowie, nawet ci, którzy mogą być wycofani na początku albo nie wierzą w swoje własne siły, oni zaczną się zgłaszać, oni będą chcieli zobaczyć, czy się sprawdzą, a jeśli się nie sprawdzą, to być może się czegoś nauczą i to będzie w porządku, bo jest bezpieczniej, nikt tego nie będzie w żaden sposób krytykował czy też oceniał. Wiadomo, że ocena jest częścią pracy nauczyciela, ale ona nie musi być jedynym sposobem na to, żeby pracować z uczniami, bo możemy to robić na różne sposoby. A kolejna rzecz, o której chciałam powiedzieć, ponieważ edukacja włączająca to jest taki typ edukacji, gdzie zachęcamy Państwa też do pracy w grupach i w projektach, to też warto o tym powiedzieć, bo dużo dzieci, dużo uczniów ma takie przekonanie, że jak się pracuje w grupach, no to w zasadzie i tak nie wiadomo, kto ile czego zrobił, w związku z czym można się nie angażować, tak? Albo są takie osoby, które są silnymi indywidualnościami i one chcą zrobić wszystko najlepiej, bo mają najlepszy pomysł i nie dają jakby przestrzeni innym osobom do tego, żeby w tym projekcie uczestniczyć. I tu jest nasza rola, żeby nie tyle kontrolować, co raczej przyglądać się z takim zainteresowaniem, kto ma jaki pomysł na to, żeby w projekcie takim wspólnym zaistnieć. Jaki on chce mieć wkład w to? To nie musi być zawsze wkład językowy, bo to jest bardzo ważne i też chciałabym Państwa jakby do tego zachęcić, żeby mieć taką perspektywę, że oczywiście projekty mają wartość edukacyjną, bo o to nam chodzi, coś chcemy poćwiczyć, ale one mają też niezwykle taką ważną wartość społeczną,
Chciałam się tutaj odwołać trochę do takiego badania, które robił UNICEF. Ono się nazywało Świat zależności, czynniki wpływające na jakość życia dzieci w krajach bogatych. I z tego badania, które było całkiem niedawno robione, wynika, że co trzecie dziecko w Polsce ma problem w nawiązywaniu przyjaźni ze względu na niskie umiejętności społeczne. To wynika też z czasów, w których żyjemy. Dzieci bardzo rzadko wychodzą na tak zwane podwórko czy na trzepak. Mają bardzo dużo zajęć dodatkowych po szkole, czyli jakby cały czas funkcjonują w jakichś grupach, które są tworzone do konkretnego celu. Jest niewiele miejsca na zabawę, jest niewiele miejsca na taką interakcję, która uczy dzieci współpracy, właśnie budowania relacji, komunikowania się, rozmawiania o różnych rzeczach, pewnej kreatywności i jakby dostrzegania tego, że być może językowo nie jestem super, ale na przykład potrafię świetnie rysować i ktoś, kto jest lepszy językowo, to on podpisze nam te rzeczy, żeby nie było błędów, ale ja mogę coś narysować, a ktoś inny może coś zaśpiewać, a ktoś inny będzie miał jeszcze jakiś inny pomysł. I chodzi o to, żeby dzieci uczyły się też tego w pracy projektowej, że mogą korzystać ze swoich różnych zasobów, bo każdy z nich ma jakąś wartość. I dzięki temu unikniemy tego mechanizmu próżniactwa społecznego, czyli takiego udawania, że ktoś jest w projekcie i później też złości tych osób, które się angażują w projekt na taką osobę, że ona nic nie zrobiła, a potem podpina się jakby pod ten projekt. I to myślę, Państwo też obserwują często w jakichś pracach projektowych dorosłych osób, bo to ten mechanizm funkcjonuje w każdej grupie, nie tylko wśród uczniów. I jeżeli będziemy potrafili jakby dostrzec te mechanizmy i zachęcić dzieci i docenić to, że one mogą wnieść to, bo nie mogą nic innego na ten moment, to to jest super, bo to jest właśnie ich zasób na ten moment i to też jest ważne akurat w tym projekcie. Myślę, Iwona, że ty też masz jakieś obserwacje odnośnie prac projektowych. Tak, ja mam mnóstwo i tak naprawdę to jest pewnie temat na oddzielne zupełnie webinarium, jak umiejętnie zarządzać pracami projektowymi w klasie i jak w ogóle te prace projektowe z uczniami przeprowadzać. Natomiast właśnie zastanowiłam się nad tą pracą w grupach, już nawet nie nad projektem, tylko nad pracą w grupie na bieżąco na lekcjach języka angielskiego, kiedy jeden z uczniów, który dołączył do klasy szóstej i właśnie w takiej luźnej rozmowie na początek, co lubią, co by chcieli, czego by nie chcieli, to on powiedział, że on to by w ogóle nie chce w grupach pracować, ani w parach. I na pytanie dlaczego, powiedział, że nie lubi dlatego, że to zawsze jedna osoba musi pracować, a reszta to siedzi i nic nie robi. I on już ma dość takiej pracy, w ogóle będąc w tej grupie pierwszy tydzień, tak? Bo od razu zakomunikował, żeby go nikt nie brał do grupy, bo i tak nie będzie nic tam robił. Chłopiec, który kilka lat spędził za granicą, który mieszkał w Wielkiej Brytanii, więc językowo jest naprawdę mocny i po prostu reszta widocznie rówieśników nie czerpała z jego zasobów, tylko wykorzystywała go zwyczajnie, w związku z tym on się zraził w ogóle do takiego typu pracy, więc pracując metodą projektu, przygotowując takie lekcje czy serię lekcji, musimy bardzo uważnie przyglądać się pracy uczniów i przede wszystkim dbać o to i nawet sprawdzić to rzeczywiście, kontrolować ten etap przydzielania zadań, żeby właśnie każdy znalazł dla siebie jakby rolę w tej grupie, w której ma razem pracować. I tutaj już się nie będę powtarzać z tym, co Kasiu mówiłaś, że te role mogą być najróżniejsze, to nie zawsze musi być wkład językowy, ale ważne, żeby każdy miał co robić w tej grupie, w której pracuje, żeby potem właśnie nie tworzyć tych takich złych doświadczeń, że praca w grupie czy praca projektowa to jest niefajna praca, bo wręcz przeciwnie, właśnie ona jest bardzo uczniom potrzebna, bo najmniej w tej pracy projektowej to tak naprawdę chodzi o ten językowy content, moim zdaniem, tak, chociaż też, no właśnie tu chodzi o te wszystkie miękkie umiejętności, o te umiejętności społeczne, które
uczniowie, których nabywają uczniowie podczas pracy w grupie, pracy nad projektem. Więc ja tyle bym miała do powiedzenia na temat samej pracy projektowej. Przed przejściem do tej ostatniej fazy, czyli fazy zakończenia i podsumowania, tak, pracy z naszą grupą. Tak, powoli zbliżamy się do końca, czyli do ostatniej fazy procesu grupowego, który mniej więcej zaczyna się gdzieś tam w okresie, kiedy zaczyna grupa, klasa myśleć o wakacjach czy o jakiejś przerwie. Może to być też ten moment, kiedy na przykład na danym etapie edukacyjnym klasy zdają egzaminy, bo po tych egzaminach z reguły właśnie już wchodzą w taką fazę zakończenia. I w tej fazie to jest bardzo przyjemny moment, dlatego że to jest taki okres podsumowań, to jest taki okres dzielenia się wspólnymi doświadczeniami, wyciągania jakichś wniosków na przyszłość, zastanawiania się nad tym, jeśli to jest rzeczywiście jakaś końcówka etapu edukacyjnego, jak to będzie w tym nowym etapie edukacyjnym, jakie mamy nadzieje, jakie mamy oczekiwania, czego się możemy obawiać. No jest też dużo emocji, dlatego że to jest też jakiś rodzaj rozstania, nawet jeżeli to jest rozstanie wakacyjne, no to klasa się rozstaje, grupa się rozstaje ze swoimi nauczycielami, trzeba się pożegnać, mamy przerwę wakacyjną, nauczyciele ze swojej strony mają wtedy taki moment na udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej swoim uczniom, ale fajnie jest, jeśli mają też otwartość na to, żeby usłyszeć informację zwrotną od swoich uczniów, czyli na przykład dowiedzieć się tego, jak było na zajęciach, co się podobało, co było trudne, co warto byłoby powtórzyć, bo było świetne. Bardzo dużo fajnych rzeczy można się dowiedzieć na takich podsumowaniach. Dzięki temu mamy wnioski do jakiejś dalszej pracy. No i jeżeli grupa fajnie współpracuje i konstruktywnie przeszła przez wszystkie etapy procesu grupowego, to często jest tak, że ona jakby sama z siebie organizuje jakieś pożegnanie, spotkanie, zaprasza na to nauczyciela, przygotowuje jakieś niespodzianki. To się dzieje jakby automatem, nie ma tutaj żadnego przymusu, nie ma żadnej tradycji, nie ma żadnej konieczności. To się po prostu dzieje dlatego, że grupie było dobrze ze sobą i chcą się dobrze w takiej miłej, fajnej atmosferze pożegnać. Chcą też podziękować nauczycielom, którzy z nimi w taki sposób pracowali i to jest wszystko takie naturalne i niewymuszone i może być bardzo przyjemnym takim podsumowaniem całorocznej pracy. A jeszcze wracając do tego, o czym mówiłyśmy, jeśli chodzi o te prace projektowe, to wydawnictwo Pearson zrobiło taki duży projekt badawczy, który trwał kilka lat z dwiema zewnętrznymi firmami, z uczelnią, z uniwersytetem oraz z firmą, która w ogóle zajmuje się takim profesjonalnym badaniem rynku pod kątem edukacji i umiejętności miękkich, które są potrzebne przyszłym pracownikom z punktu widzenia przyszłych pracodawców. I proszę Państwa, najważniejsze są właśnie umiejętności miękkie, czyli to, co możemy dzieciom dać, jeśli uczymy je pracy w grupach, uczymy je pracy projektowej. Umiejętność współpracy, umiejętność komunikowania się, umiejętność dzielenia się zadaniami, udzielania informacji zwrotnej. To jest to, co jest potrzebne, dlatego że kompetencje takie, które będą potrzebne do wykonywania konkretnych zawodów, których jeszcze być może nawet nie znamy, bo one się dopiero pojawią na rynku pracy, to jest coś, co będzie po stronie pracodawcy. Natomiast my możemy wyposażyć uczniów przy okazji uczenia języka właśnie w to, co przyda im się gdziekolwiek później los ich poniesie. A co się dzieje praktycznie, Iwona, w fazie zakończenia? No właśnie praktycznie, to ja bym się tutaj znowu odwołała do po raz drugi dziś do książki Uczyć się z pasją Pernille Rib, która proponuje w tej książce fajne ankiety zarówno na początek, jak i zakończenie pracy z grupą. I jeżeli właśnie mamy tę przestrzeń na też przyjęcie informacji zwrotnej od naszych uczniów, to takie ankiety, w których uczniowie nie tylko, w których my udzielimy informacji zwrotnej naszym uczniom na temat ich pracy, ale kiedy uczniowie mogą też nas w jakiś sposób ocenić, czy nasze lekcje, a nie wiem, czy nawet czy ocenić, ale wypowiedzieć się na temat tego, jak im było na tych lekcjach z nami, to mogą naprawdę być dla nas konstruktywne i mogą być świetnymi wskazówkami do dalszej pracy.
pracy. I ta faza zakończenia jest taka bardzo fajna, dlatego że to jest przestrzeń na wszystkie te rozmowy i emocje i takie, wiemy, że to już się za chwilę skończy, ale chcemy trwać w tym dobrym takim byciu ze sobą jeszcze i to daje naprawdę dużo przyjemności zarówno uczniom, jak i nam, nauczycielom. To jest naprawdę fajny moment i myśmy doświadczyły tego z moimi dwiema koleżankami wychowawczyniami klas ósmych teraz w czerwcu, w maju i czerwcu na zakończenie, właśnie przed zakończeniem i pożegnaniem klas ósmych, kiedy wpadłyśmy na pomysł przygotowania poloneza, w którym zatańczyliby wszyscy uczniowie ósmych klas i uczyłyśmy ich tego poloneza, chociaż ja w ogóle nie umiem tańczyć, ale nauczyłyśmy naszych uczniów kilku figur i okazało się po całym tym przedsięwzięciu, że ten polonez to tylko był tak przy okazji, bo dopiero podczas tego projektu, bo to też był swego rodzaju projekt, uczniowie się spotkali jakby powtórnie. Wszystkie trzy ósme klasy współpracowały ze sobą, pomiksowały się, jeśli chodzi o dobór par, partnerów i partnerek do tańca i mogli ze sobą pobyć i to były dla nich bardzo dobre, wartościowe, ciekawe doświadczenia. A myśmy stale obserwowałyśmy tych naszych ósmoklasistów z taką refleksją, że dlaczego my nic takiego wcześniej nie wymyśliłyśmy, żeby oni się mogli ze sobą spotkać i żeby mogli ze sobą razem pobyć. Więc to była dla nas taka niespodzianka i takie zaskakujące pożegnanie, bo nauczyłyśmy się z tego, że teraz na pewno trzeba wcześniej z klasami prowadzić takie zajęcia, gdzie oni się mogą spotkać na poziomie właśnie oddziałów, że nie budować tylko zespołu klasowego 5 A, B i C, ale łączmy ich też i integrujmy wspólnie, właśnie jedne klasy z drugimi, dawajmy im szansę na poznawanie się i to też jest wszystko jak najbardziej w duchu edukacji włączającej, więc nie zamykajmy się tylko do naszego zespołu klasowego, ale wychodźmy z tą integracją i z tym budowaniem zespołów też dalej niż nasza tylko jedna klasa i nasz jeden zespół klasowy. I ja myślę, że to tyle tak w fazie zakończenia bym chciała powiedzieć. Ja jeszcze przewrotnie poproszę o mój ostatni slajd, dlatego że ja będę chciała Państwa jednak zostawić z taką inspiracją, żeby zaglądać do tego na stronę Action for Happiness i zaglądać sobie do tych kalendarzy, które tam się pojawiają, bo to nie o to chodzi, żeby robić wszystko, co tam jest, ale żeby od czasu do czasu coś wybrać, albo wybrać coś ze swoimi klasami, żeby rozwijać w sobie tę umiejętność myślenia pozytywnego po to, żeby trochę powstrzymać nasz mózg przed skupianiem się na tym, co jest jakby naszą naturalną, ewolucyjnie wykształconą potrzebą, czyli wypatrywaniem zagrożenia, żeby się obronić, żeby być bezpiecznym, bo możemy być bezpieczni, ponieważ ten świat, który wokół nas jest, jest w miarę bezpieczny w tej chwili, to nie jest to, co kiedyś było, że mogliśmy zostać zjedzeni, upolowani i tak dalej. Natomiast trochę w takim trybie cały czas działamy, jeśli chodzi o głowę, która nam podpowiada różne rzeczy, dlatego łatwiej nam jest się na negatywach skupiać, a pozytywy dają nam więcej przestrzeni na to właśnie, żeby było dużo fajnej współpracy, żeby rozumieć tych naszych uczniów, żeby być dobrym też dla siebie i dbać o siebie i się o siebie troszczyć i rozumieć, że jak się o siebie zatroszczę i od czasu do czasu zrobię to, co te kalendarze podpowiadają, to będzie mi też łatwiej troszczyć się o innych, o swoich bliskich, o tych uczniów, z którymi się codziennie spotykamy w szkole, o rodziców. A gdyby Państwa interesował temat komunikacji, to na stronie pearson.pl w wideoszkoleniach jest cykl 3-odcinkowy o komunikacji, który robiłam jakiś czas temu. I tam są 3 odcinki, każdy dotyczy jakby innego aspektu, komunikacji z uczniem, komunikacji w gronie nauczycieli i z przełożonymi i komunikacji z rodzicami. Tam jest też sporo właśnie takich elementów i inspiracji do komunikacji bez przemocy, jak można wprowadzać takie elementy na zajęciach i to naprawdę procentuje i daje nam, może na początku we wprowadzaniu tej edukacji włączającej jest dużo pracy po naszej stronie, ale potem już jest łatwo, bo klasy po prostu pracują i jest więcej czasu na to, żeby zajmować się nauką,
bo nie ma już tych rzeczy, z którymi się borykamy na początku, tak? Czyli z tą tak zwaną, tak bardzo nie lubię tego słowa, dyscypliną. Pozytywną dyscypliną. Pozytywną, mam nadzieję. Tak. Ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Trochę żeśmy Państwa przetrzymały, ale mam nadzieję, że z korzyścią dla uczniów i dla nas wszystkich. Na pewno z wielką korzyścią. Ja mam w zwyczaju zazwyczaj pisać tutaj, kochane, kończymy, bo już czas, ale to było tak interesujące, tak ciekawe, że powstrzymałam tutaj swoje konie, mówiąc metaforą angielską. Kasiu, droga i Iwo, no bardzo, bardzo Wam dziękuję za cały ten cykl. Mieliśmy dwa spotkania w czerwcu, teraz jedno spotkanie w sierpniu, jedno we wrześniu. Myślę, że to są treści, do których naprawdę warto wracać. Zapraszam wszystkich do tych powrotów zarówno na stronie edunation.com.pl, w zakładce webinaria można sobie wrócić do naszych historycznych webinarów, już historycznych, i z tego co wiem, Kasiu, również będzie taka możliwość na stronie Pearson, a pewnie już w tym tygodniu, bo ja wszelkich tutaj powinności dokonam, które powinnam w podsyłaniu linków. Także dziękuję bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że ten cykl wróci w jakiejś na razie nieokreślonej przyszłości. Natomiast za te 4 webinary bardzo serdecznie Wam dziękuję, Iwono, Tobie i Tobie, Kasiu, i oczywiście wydawnictwu Pearson za to, że tak fantastycznie z nami tutaj przez ten czas współpracował. Dziękuję serdecznie, bardzo miłe słowa oczywiście na czacie płyną do Was, moje drogie. No i co, i wyłączamy się chyba. Dobranoc. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Do zobaczenia. Cześć, cześć.